To już trzeci film z serii Endgame, zagadki i memy. Sprawdź pozostałe. Czy Stark będzie cyborgiem? Co zobaczyli Avengersi? Czy czarna wdowa będzie miała warkocza? Mi też się wydaje to trochę naciągane. Ale może, kto wie? Nie odchodź, proszę. Dobra, wszyscy obejrzeli? To jedziemy. Zaczynamy od trailera. Przede wszystkim trailer miazga. Jest kilka ujęć, które zwiększyły moje ciśnienie na Endgame. Quantum Suits wreszcie potwierdzone. Trochę od końca zaczynam, ale w tej scenie mam najwięcej do obgadania. Zapowiadany najpierw przez kozackie spoilerowe zabawki, o patrz, Valkyria, a potem tego promarta stroje widzimy po raz pierwszy na ekranie i jest jaranko. Do tego pośród Avengersów mamy Ant-Mana, no i Tonego z Nebulą. Czyli jednak udało im się wrócić. A może jednak ktoś im pomógł. To pewnie oni wypełniają te miejsca w scenie z korytarza, o której tyle wcześniej gadaliśmy. Ale czy aby na pewno tylko oni tam są? Może idzie z nimi ktoś jeszcze? Co do Nebuli, to dostaliśmy dosyć ciekawe ujęcie. Czy za nią mamy wrak statku Guardianców, ten, który widzimy już na początku trailera? Co to za planeta? Czy to Ziemia? W każdym razie Nebula ewidentnie nie na żarty rzuca się do ataku. Ciekawe, z kim będzie walczyła? Z Thanosem? Jak opowiadaliśmy już przy okazji historii Thanosa Farmera, w komiksach to Nebula ostatecznie pozbawia Tytana rękawicy. No i ona ma najwięcej powodów, by go nienawidzić. Z Guardiansów wiemy, że Thanos wymieniał części jej ciała na mechaniczne po każdej przegranej walce z Gamorą. Jeśli chcecie wiedzieć, co robił jej w komiksach, obejrzyjcie Thanosa Farmera. A może Nebula poświęca się tutaj, żeby uratować Jamesa Gunna i dzięki niej będziemy mieli trzecich Guardiansów. W podobnej sytuacji widzimy Kappa. Może widzimy już ujęcia ze skoków w czasie, które wykonają Avengersi, żeby zmienić bieg wydarzeń. W thrillerze pojawia się tekst, nieważne jakim kosztem. Może tak naprawdę nie będzie odkręcania Snapa, a bardziej Avengersi zmienią tak czas swoimi skokami, aby zmienić układ sił w Wakandzie. Mam na myśli, że cofną się na tyle, że na przykład Kapitanem Ameryką zostanie Bucky, a Iron Manem na przykład Happy, który swoją drogą zastępował już Tonego w komiksach. Może cofną się na tyle, żeby przekabacić Lokiego już przed Battle of New York, tylko wtedy na przykład Thor zginie. Być może Avengersi cały czas przeżywają walkę w Wakandzie i podmieniają tylko bohaterów, aż w którymś ustawieniu uda im się pokonać Thanosa. W każdym razie w takiej wizji, że tak powiem, balans musi być. Coś za coś, ktoś za kogoś. I tu w tym ujęciu z Quantum Suits wydaje mi się, że widzimy ostatni skok w przeszłość i obecni tu bohaterowie zginą. To znaczy wymienią się na nowych. To by było naprawdę zarąbiste przejście do następnej fazy. Co prawda mamy tu wdowę, o której wiemy, że dostanie jeszcze swój osobny film, ale jego akcja może przecież toczyć się w przeszłości. No i jest jeszcze Ant-Man, który teoretycznie powinien dostać jeszcze trzeci film. Poza tym ma córkę do odchowania, także Mrówczak raczej przeżyje, wróci do Hope i będzie żył długo i szczęśliwie. W trailerze słyszymy też głos Peggy Carter, który podkręca motyw przeszłości i cofania się w czasie, ale też przypomina o tym, że Steve musi iść do przodu i pogodzić się z porażką. Włosy wdowy znowu szaleją i wreszcie mamy na filmie test promoarta. To też potwierdzałoby skoki w czasie i alternatywne wersje tych samych zdarzeń. Hawkeye i jego córka? Czyli raczej nie dostaniemy Kate, o której wspominaliśmy w poprzednich zagadkach. Czy może to jednak jest Kate, a widzimy na przykład wydarzenia po Civil War? Nie no, raczej córka. Pewnie zginęła i dlatego dostaniemy Ronina. Tu widzimy też, że Hawkeye jest na jakiejś misji z wdową, która w poprzednich trailerach ewidentnie była na jakiejś misji z Capem. Kolejny dowód na skoki w czasie. Tony ma znowu dużo do powiedzenia. No i w ogóle w trailerze pojawiają się ujęcia z poprzednich filmów MCU, co tworzy z trailera samoistne dzieło. Mamy historię Starka, w której widzimy, jak udało mu się wyjść z opresji w pierwszym Iron Manie i epickie ujęcie z Pepper i maską Iron Mana z trzeciej części. Podobnie z Capem i Thorem mamy powrót do pierwszej części filmu, co podkreśla zakończenie pewnego etapu w dziejach MCU. Wśród tych bitewnych ujęć mamy też ciekawe połączenie Rocketa i War Machine. Jak wiemy, obydwoje jarają się wszelkimi wyrzutniami rakiet i ładunkami wybuchowymi. Zapowiada się niezła demolka z takim duetem. Do tego obydwoje są żartownisiami, co da nam trochę odetchnąć w dramacie tych wszystkich zdarzeń. No i fajnie, że Rocket ma znowu na kim się oprzeć po tym, jak dwa razy stracił Groota. Drugim ciekawym połączeniem, jakie dostaliśmy w nowym trailerze, jest Captain Marvel i Thor. Widać, że Thor próbuje zaimponować Carol swoim Stormbreakerem, a jednak to ona zaimponowała Thorowi swoim niewzruszonym uśmieszkiem.
No i jeszcze to ujęcie. Pomniejszony mrówczak rzuca się na coś, co na pierwszy rzut oka wygląda jak jakaś wajcha. Ale po dłuższym spojrzeniu widzimy, że jest to ołówek. A tu obok długopis. A tu zwisa kabelek od słuchawek. Scena może dziać się w przeszłości, bo ten kabelek został wynaleziony w 1987, a długopis w 1938, a ołówek w 1564. Ale tu mamy ołówek z gumką, a ten opatentowano dopiero w 1858. A wiecie dlaczego ołówek się nazywa ołówek? Bo początkowo nie mieli grafitu i do jego produkcji jeszcze w starożytnym Egipcie używali ołowiu. W każdym razie, Ant-Man wyskoczył chyba spod biurka. Bardzo możliwe, że widzimy tutaj właśnie moment, w którym Scott wydostaje się z Quantum Realm, w którym utknął pod koniec swojego poprzedniego filmu. Jak wam się podobał ten trailer? Macie ulubione ujęcie? Dajcie znać w komentarzach. A teraz jedziemy z częścią kapitanki, a dokładnie z tym, co zobaczyliśmy w scenie po napisach. Jak tam w ogóle było w kinie? Wszyscy wytrzymali feminizm? Dajcie znać koniecznie. Po poście, który wypuściliśmy kilka dni po premierze, widać, że film przerósł oczekiwania większości. Uwaga, spoilery! Z Kapitanki Marvelki nie oglądać przed obejrzeniem tego filmu. Wiadomo, że w takim odcinku musimy pogadać o scenie po napisach. Krótkie przypomnienie. Mamy część Avengersów, którzy są na Ziemi. Jest Wdowa, Cap, War Machine, Banner i międzygalaktyczny pager Fury'ego przestaje działać. Wdowa mówi, że jest ciekawa, do kogo idzie ten sygnał, odwraca się, a tam Carol Danvers. I co nam to mówi? No raczej to nie na statek Marvelki patrzą Avengersi w tej scenie na trawce. Poza tym wiemy już, że kapitanka podróżuje w kosmosie bez statku. Sama jest statkiem. Więc albo ją wycięli z tego ujęcia i patrzą razem z nią na coś, co przylatuje z kosmosu, albo kapitanka poleciała w kosmos po kogoś i teraz wraca. Mam tutaj na myśli Starka z Nebulą albo mamę Michała. Mama Michała? Buzi, 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 buzi! O kurde! No albo zupełnie innego niespodziewanego gościa. A może Captain Marvel poleciała po innego rodzaju wsparcie, na przykład po Skrulli albo Kree? Przecież sztab dotyczył nie tylko Ziemian. Być może będziemy mieli grube zebranie wszystkich sił z kosmosu. Wspominaliśmy o wydarzeniu w tym stylu w filmie o Thanosie. Może twórcy zrobią nawiązanie. Bardzo możliwe, że też w tym ujęciu razem z Avengersami maszeruje Captain Marvel. Pytanie tylko gdzie? Tu w tej przerwie? A może przed Steve'em Rogersem? To będzie kapitanem. Nie no, żartuję, nie martwcie Steve. Wszyscy znają swoje miejsce w drużynie. Grubszą rozkminę nad tym ujęciem i tym, co zaskakującego może ono ukrywać, znajdziecie tutaj. Istotne dla filmu jest też, kiedy zobaczymy tę scenę. Skoro Cap ma jeszcze brodę, jak pod koniec Infinity War, a straty w ludziach są dopiero podliczane, możemy wnioskować, że dzieje się to na początku Endgame. Jeśli tak, oznaczałoby to, że Captain Marvel bardzo szybko dołączy do drużyny antysnapowej i będziemy mogli jej się sporo naoglądać. No chyba, że zostanie wysłana z jakąś misją do innej galaktyki, zniknie na większą część filmów i wróci pod koniec, żeby przechylić szale zwycięstwa na stronę Avengersa. A teraz przerwa memowa! Ten mem bazuje na zamieszaniu z nazwą Captain Marvel. Jeśli chcielibyście się o tym dowiedzieć więcej, to zapraszam do filmu Filmy o superbohaterach w 2019. A tutaj beczka ze zmianą koloru kostiumu kapitanki niczym motywu w grze. I tam się nawet podobał ten świecący. Pamiętacie dziwne wyznanie Fury'ego o tostach? Ktoś z was też tak ma? O, to też dobre. Intro do filmu przerobione na hołd Stana Lee. Mnie raczej wywołało nostalgiczny uśmiech niż łzy, no ale nie każdy może być tak twardy jak łyżka. A tutaj tramwajowy mem z filmu. Swoją drogą, pamiętajcie jak ta babcia się napierdzielała? Aż dziwne, że ludzie odciągnęli od niej Captain Marvel. Nie widzieli, że to równa walka? Ostatnio chodzą pogłoski, że Rotten Tomatoes usuwa negatywne recenzje o Captain Marvel. Jeśli zastanawiacie się, jakby to w ogóle miało działać, to tu macie tłumaczenie. A teraz memy z Flerkenem. No tego chyba nie trzeba tłumaczyć. A ten jest świetny. Pamiętacie, jak kiedyś Fury powiedział Capowi, że ostatnim razem, jak komuś zaufał, to stracił oko? No, nie trzeba było ufać Hannibalowi Lecterowi Flerkenowi.
Wracamy do zagadek. W filmie pojawia się Tesseract, odkrywając znaczną część jego nowożytnej historii. Okazuje się, że po odnalezieniu Tesseractu przez Red Skulla i całej akcji z pierwszego Kapitana Ameryki, trafił on do rąk Howarda Starka, a następnie do Wendy Lawson. Aka Mar-Vell, Kree, która pracowała nad napędem świetlnym, bazującym na fizyce działania Tesseractu. Jak widzieliśmy w filmie, próba sprawdzenia napędu została przerwana przez Yon Rogga, kolesia granego przez Jude Law i jego ekipę, Kree Warriorów, Herosów. Carol później zniszczyła statek laboratorium, a gdy kończy się film, kostka ląduje na biurku Fury'ego z brzuszka Chewiego, Gusa. Co się stało z Flerkenem? Jakoś brakuje nam tego kotka na przykład w pierwszych Avengersach, co nie? Czyżby Flerkeny prowadziły krótki żywot? Co powiecie na Flerken film dokumentalny po ludzku? To może wolicie, żeby sam coś o sobie powiedział?